Czyli jeżeli je, zrobimy ten odcinek dobrze, to masz szansę być najbardziej popularnym ze względu na te paski. Tak mi się wydaje. Tak. Paski grozy. <grystanie> Nie, no bo jeszcze temat kontrowersyjny. To, <grystanie> Oczywiście. Dzień dobry, nasi, nasi drodzy widzowie. W dwunastym odcinku Pszczele wieści o przyrodzie naukowu znów gościmy w Radomiu, w pracowni Nowych Mediów yy, przy yy, Ośrodku Kultury Amfiteatr. I, yy, I dzisiaj będzie nietypowy odcinek, bo będzie taki mocno pszczelarski. Mm. Najmocniej pszczelarski. Tak uważasz? Okej, okay, nie mam na ten temat zdania, ale na pewno będzie typowy w tym sensie, że omawiamy dla Państwa znów tradycyjnie trzy publikacje naukowe, czyli podkreślam, dla nas to są takie, te raczej z wyższej półki, takie, które mają porządny. Są artykuły, są recenzowane według systemu peer review. Co to znaczy? Odsyłamy do naszego pierwszego odcinka, i tutaj nawet możemy, e mamy taką możliwość, podać taki skrót na górze, okienko do tego. To zrobimy. Dobre. Mhm. Półnaturalne siedliska sprzyjają y, przetrwaniu dziko żyjących pszczół w krajobrazie rolniczym. Nie wiem, czy wiesz, Piotrze. No, jakoś bym się spodziewał i zobaczymy na ile. Hmm. Będziemy jeszcze mówili o wykorzystaniu nauki społecznościowej w, do poszukiwań rodzin y, pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z dręczem pszczelim. Oraz ostatni temat, wydaje mi się, że najbardziej taki nośny, czyli sensowność stosowania pasków do leczenia warozy z kwasem szczawiowym i glicerolem pod kątem tego, czy jest on, on, Czy są skuteczne. Czy mają, potwierd czy mają potwierdzenie w nauce. Mm -hmm. I co się okaże? Nie po powiemy, czy nie powiemy? Y nie. Później powiemy. Dobra. Zostańcie <słuchajcie słuchajcie> z nami na do nas. końca. I oglądajcie. Zwłaszcza, ja oglądajcie. że będziemy pokazywali też oczywiście wykresy. Dobra, ale teraz lecimy, lecimy już właśnie... Tutaj pokażemy naszą mapkę, gdzie okay. do tej pory byliśmy, i teraz mamy pewien problem. Czy lecimy raczej do Niemiec, czy raczej do Hiszpanii? Dlatego, że naukowcy pierwszego artykułu pochodzą z Niemiec, a je pojechali sobie na wycieczkę do Hiszpanii, tam no. przeprowadzić badania. Całe badanie było w Hiszpanii, więc polecimy sobie do Hiszpanii. Dobra. zlecieliśmy do historycznego terenu ważnego, czyli Galicji w Hiszpanii, Piotrze, i tam przyglądamy się na właściwie... Tak, tam, Przygl... gdzie, tam, gdzie jest taka jedna wioska Galów. Tak, i, i <grym> biolodzy z Niemiec się tam udali, ale co ich tam skusiło? Otóż skusiło ich lokalne informacje, że podobno w tym rejonie, w terenach takich rolniczych, ale z małym natężeniem... By, przy, przelarstwa przemysłowego i monokultur, czyli raczej jest takim tradycyjnym użytkowaniem ziemi, ale jednak rolniczym okazało się, że pszczoły dość często są widywane w tego typu siedliskach, jak słupy telegraficzne, energetyczne, energetyczne. Mhm. No bo te słupy się okazały bardzo dobrym miejscem dla roju. Ich kubatura wewnętrzna to jest aż tysiąc litrów, ale ponieważ słup... Ma mniejszą średnicę, to przecież nie muszą zajmować całej tej przestrzeni i mogą tam sobie wygospodarować miejsce na gniazdo. A poza tym mają takie otwory o, o średnicy 18 mm, czyli w sam raz na wlotek. Uh -huh. Czyli. Tylko zamieszkiwać. Okej. Okay. No i teraz, co ich usiło do podjęcia tych badań? Chcieli sprawdzić, po pierwsze, ile tych rodzin tam będzie, czy są w stanie przetrwać, oraz bardzo ważna rzecz, czy pod względem genetycznym. Czyli de facto w ogóle, czy stanowią tą samą populację, co pszczoły w pasiekach, czy jakąś odrębną. Mm -hmm. I przebadali, właściwie odkryli 52 dziko żyjące rośliny. <laughs> rodziny, pszczele. rodziny pszczele. Ale rośliny też odkryli, o czym zaraz powiemy. <laughs> o roślinach też tak będziemy <laughs> mówić. Tak, tak. 52 rodziny, Piotrze, dziko zamieszkujące. Znaczy, właśnie. I to był pierwszy etap. Zamieszkujące to by, na razie bo że zbyt dużo słowo, po prostu bytujące w danym momencie, kiedy oni je odkrywają. Natomiast tak. inna sprawa jest, co ich to interesuje, jak one długo mają tam y, możliwość przetrwać? No więc badano je przez dwa lata. Y, y, wiosną i jesienią sprawdzano populację. I y, te 52 rodziny zbanano od razu y, skrzydełka tych pszczół i stwierdzono, że rzeczywiście należą do pszczół lokalnie utrzymywanych i wszystkie. Do, należą do Apis mellifera i więc jest to pszczoła lokalna. Tak, ale dodatkowo stanowiąca tą samą populację, co pszczoły w pasiekach. Oczywiście. I tutaj, bo są pewne rejony, o czym już mówiliśmy, na przykład w przypadku badania przeglądowego o pszczołach dręczopornych w odcinku, o ile pamiętam, drugim, i tutaj znów możemy odesłać, to tam, bo zdarzają się w Europie populacje trochę dzikie, ożyjące, ale odizolowane. Tutaj stanowią to, to jedność z pasieką, więc to jest dodatkowo trochę ciekawe, prawda? No, wiemy trochę skąd się wzięły, bo w którymś tam momencie te słupy zostały postawione i pszczoły je zasiedliły. Tak, ale zobacz. Pszczoły z pasiek, które są traktowane prawdopodobnie w, większo tak, w większości tak samo jak inne w pasiekach, mają swoich opiekunów, które, pszczelarzy, którzy, no, w cudzysłowie mogę powiedzieć, są ich menadżerami. A tutaj jednak w, 40, w, ty, w ciągu tych dwóch lat na te 52 rodziny przele aż 40% przetrwało. Czy to jest dużo, czy tak. mało, według ciebie? No i to jest rewelacyjnie jak dla mnie, bo tam gdzieś będziemy mówili, że każda ilość ponad połowę w, przy pszczołach nieleczonych, yy, yy, jeśli przeżywa zimę, to, to, to jest bardzo dobry punkt wyjścia do, yy, do takiej naturalnej selekcji. I, I teraz, czy to jest takie proste, że wystarczy dzikie siedlisko, żeby pszczoła no, w 40% miała szansę przetrwać? Otóż nie. Właśnie nie, ponieważ te siedliska podzielono na rolne, półnaturalne, bardziej naturalne, czyli poniżej 25% nieużytków, między 25 a 50% nieużytków i ponad 50% nieużytków. I niestety z tych, które bytowały na terenach rolnych, czyli poniżej 25% nieużytków, ani jedna rodzina nie przetrwała. Było ich bodajże sześć, więc tam. I tu jest na tym wiele. wykresie to bardzo dobrze widać. Tak, na wykresie widać, na mapie też widać, bo tam te półkola, które są po prawej stronie, oznaczały badania w 20 roku, po lewej stronie w 19. I tam, gdzie kółeczko jest zakolorowane, to pszczoły przeżyły zimę. A gdzie niezakolorowane, dobrze mówię, to pszczoły chyba nie przeżyły zimy. Ale jeszcze to sprawdźmy, bo to jest tylko chwilkę. A nie, przepraszam, to są kolory. Zielony i czerwony Aha. kolor. Zaznaczymy, które zimę przetrwały. A które nie przetrwały. No, i rzeczywiście na wykresie widać, jak to, jak to wygląda. Jak to Już wyglądało. ci mówię. Kolor różowy oznacza, że pszczoły padły w 2019 roku. W po, po, różowy po lewej stronie. Zielony po lewej stronie oznacza, że przeżyły w 2019 roku. Różowy, czy tam może czerwony, chcieli czerwony, ale drukarka pokazała no tak. wydrukowała nam jako różowy. Pszczoły w 20, y, psz, po prawej stronie, z kolei czerwony, tu, tudzież różowy oznacza, że y, padły, natomiast zielony oznacza, że przeżyły. Czyli idealnie, y, czyli po prostu pszczoły, które mają po prawej stronie zielone, no jakby żyły najdłużej, a te, które... Y, po lewej stronie mniej. Natomiast białe oznacza, że to było po prostu siedlisk, potencjalne siedlisko niezasiedlone. Więc mamy tutaj no, pewne prawidłowości. Możemy hmm. znaleźć tutaj. I oni spróbowali je znaleźć. I co wyszło? Co wyszło z tych prawidłowości? przeżyw większych szans na przeżycie w tych dzikich siedliskach, między innymi w słupach energetycznych. Okazuje się, że właśnie to sąsiedztwo wbrew pozorom antropogeniczne, czyli krajobrazu rolniczego ma znaczenie. Mhm. Idealnie, znaczy idealnie, może nie idealnie, ale komfortowe dla, dla przetrwania rodzin pszczeli było środowisko na skraju lasu, który obfitował w pyłkodajne drzewa, takie jak, takie jak kasztan lub lipa tak. i y, pól uprawnych, tylko, że nie monokulturowych. Mhm. Tylko y, właśnie zróżnicowanych. No, miedzę śródpolne i, i inne takie elementy krajobrazu, które pomagają, które zawierają krzaki y, malin i jeżyn i stanowią też uzupełnienie pożytkowe. Tak, i dodatkowo wrzosu. Y, czyli, I wrzos. czyli jednak to nie może może środowisko rolnicze, w, przynajmniej w Hiszpanii, w Galicji, może sprzyjać takim dziko żyjącym pszczołom, ale to nie może być byle jakieś środowisko. Rolnicze z monokulturami, tylko ze zru, zróżnicowanymi uprawa, uprawami gwarantującymi pszczołom e, bogaty i zróżnicowany pył, e, pokarm pyłkowy i nektarowy, prawda? Tak jest. I teraz zastanówmy się, taką mam propozycję dla ciebie, bo mamy również w Polsce e, tereny, wprawdzie niewiele, ale jednak one są dość słynne wrzosowisk i, i, i powiedzmy połaci krzaków mali. Nawet są takie produkowane miody. Mhm. Prawda? Odmianowe, malinowe i wrzosowe. I teraz czy, czy w Polsce byłyby szanse, żeby tam również w 40% mogły przetrwać takie rodziny pszczele według ciebie? No wiesz co, no ty, ty powiedziałeś na samym początku coś, co jest kluczem. Do, wybrano tam taki teren, który owszem był użytkowany, ale nie intensywnie. Tam nie było dużo pszczół. Jeżeli weźmiemy polskie wrzosowiska i to, co się na nich dzieje w okresie jesiennym... To, to zobaczymy, że one są yy, no, mocno napszczelone, więc. Ale co bardzo ważne, nie pszczołami lokalnymi, które tam stacjonują, tak. czy to w pasiekach, czy na dziko, tylko yy, Tym, z pasiek wędrownych, przybyły. czyli I... ewidentnie z pszczelarstwa przemysłow... przemysłowego, które sprzyja roznoszeniu prawda, patogenów. Na ale większe ja bym, odległości. Ale ja bym tu poszukał trochę czegoś innego. Okay. Nie, nie, nie. Ja chciałem tylko tak powiedzieć, tak. czy można tak łatwo przenieść. No nie można, by Właśnie tak łatwo. Nie, 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 wystarczy, nie wystarczy, że będzie rósł wrzos, prawda? Nie można, natomiast można w inny sposób mhm. na to popatrzeć. I ja sobie to, ja sobie to wyobraziłem, już wychodząc poza ten artykuł, że tam na pierwszym zdjęciu widać, że te słupy są ustawione w leśnej przecince. I taka, taki teren leśnej przecinki jest terenem dość bogatym. I gdybyśmy wymienili nasze słupy energetyczne stalowe na tamte betonowe, i w terenach, które niekoniecznie są aż tak atrakcyjne dla pszczelarzy. Ale są właśnie takimi leśnymi przecinkami, takie słupy zainstalowali, to moglibyśmy dostać podobne warunki. Wiesz co? Zgodziłbym się z Tobą, ale pod warunkiem, że, nie, że będzie to też lasem, który będzie no albo, albo takim dążący w kierunku dziękiego, albo użytkowanym jakoś tak rozsądnie pod ten cel. Jeżeli to będzie na przykład uporządkowany las, który może nawać ok. polem z drzewami typu sosnowy i brzozowy, to to, to, to może być dla pszczół pustkowie. Tak. Tutaj nawet wyszło, że ok, las był w porządku, o ile był tam, na przykład kasztan, czyli mhm. bardzo pyłkodajny i y, lipy. Więc jeżeli będzie to takie miejsce na przykład z lipami, jak, jakie mógłbyś inne drzewa ewentualnie w Polsce wymienić? Klony, prawda? No, akacje. No tak, chociaż akacja yy, jest, jest niechętnie yy, aktualnie yy, sadzona w lesie, bo to jest. Tak, jedna. tak, oczywiście. Natomiast jest nieunikniona, jeżeli zrobimy taką przecinkę, to Aha. ona się tam gdzieś pojawi. Okej, okay, ale, ale może być taka gospodarka w lesie, że ta akacja będzie usuwana. Yy, nie yy, yy, może się zdarzyć, chyba już nie. Chyba już nie kiedyś. Ale aktualnie yy, zdaje się, że może powrócić coś takiego. Chyba, że może powrócić. Tak, jest. Nie wiem. No ale nie, 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 nie jesteśmy leśnikami. Jest może być tak, o ile nie chcę tutaj się wypowiadać, ale może być uznana za organizm albo już jest inwazyjny i wtedy mo e może być taki obowiązek. Właśnie o tym nawet. mówię. Za organizm inwazyjny jest uznana, mhm. Był, y mhm. y była taka y przynajmniej taki y przekaz, że, mhm. że należy z nią walczyć. Ale chyba zaniechano tej walki kilka lat uh -huh. temu i no nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy okay. do tego wrócą. No natomiast a, no zobacz, natomiast że akacja w... daje w... Kr... Kró... Kró... co do przetrwania dziko żyjących roślin. Tutaj niekoniecznie chodzi o produktywność, bo akacja daje du... może dać w specyficznych warunkach dużo nektaru, ale, ale mało da... i mało daje pyłku. Tak, to I, prawda. I działa i, i daje nektar tylko krótko. Natomiast. Dla pszczół, takich, które właśnie egzystują na dziko, ważne są nawet, um, mogą być nawet lepsze umiarkowane pożytki, ale długotrwałe i zróżnicowane, prawda? Natomiast no, dla mnie jest fajnym wnioskiem, że tam to znaleźli. Że, że jest taki teren i, i można by się zastanowić, czy w innych miejscach na świecie takie tereny i takie możliwości, bo jednak. Znalezienie w dzisiejszym świecie drzew z naturalnymi dziuplami to nie jest taka prosta sprawa. Podaję ci przykład właśnie z Polski. Tylko nie z tych wrzosowisk, o czym już wcześniej rozmawialiśmy, no. którzy w Polsce służą głównie do pozyskiwania towarowego miodu wrzosowego i przywożenia yy, no, dużej ilości pasiek na te tereny, a wręcz z, chyba z tego co wiem, przela, że nawet walczą o te miejscówki. Mianowicie w 2015 roku yy, Naukowcy Andrzej Oleksa i Adam Tofilski odkryli yy, na, na przykład na Mazurach yy, takie, takie miejscówki, gdzie bytowały dziko żyjące pszczoły, ale na, yy, w alejach lipowych tak. Alejach lipowych, które. Yy, Ci naukowcy powołują się na, yy, na pracę yy, Oleksy i Tofilskiego. Mhm. Więc jest to możliwe nawet, w Polsce. Tylko tak, z tego nawet, co wiem. Nie zast... nawet mówią, że mniejsze jest zagęszczenie. Są też takie populacje pszczele w Niemczech w lasach bukowych naturalnych i. i, i Ci naukowcy przywołują, że to jest znacznie mniejsze zagęszczenie tych rodzin niż właśnie tam w Hiszpanii. Widocznie tam w Hiszpanii te tereny okazały się dla pszczół najlepsze. Tak, ale żeby włożyć w to myślenie takie proste, trochę jakąś szprychę, to jeszcze dopowiem, że z tego co wiem, jak zbadano na przykład yy, kłody. Z projektu w lasach, gdzie mogły egzystować dziko żyjące rośliny, no to one jednak okazało się, że szybko padały i było tam duże, były mocno zapasożytowane i z dużą ilością patogenów, więc nie jest to takie proste. Natomiast te, z tego, co wiem, temat tych alei lipowych w Polsce nie był dalej podjęty, mm -hmm. więc może warto dalej podjąć ten temat i genetycznie po prostu zbadać tę populację. Ten temat tak, bo co do kłód i barci, to jako pszczelarze byliśmy sceptyczni wobec właśnie, tego. Właśnie. Piotrze, co nam może pomóc w tego typu badaniach właśnie wynajdywania miejsc, gdzie mogą egzystować dziko żyjące rodziny pszczele i robić z tego porządną, profesjonalną, opublikowaną w, w czasopismach peer review naukę? Nau Nauka społeczna. Albo inaczej obywatelska i nauka obywatelska. I teraz przechodzimy do tego artykułu, który o tym powie. Za chwileczkę. Teraz zlecieliśmy y, naszym globusem, Piotrze, właściwie gdzie? To Do takiej no. konferencji, która odbywa się kilka lat temu i tam... Tak, w zasadzie to chyba najbliżej będzie jednak Szwajcarię, y, więc... Bo Szwajcarcy naukowcy z Instytutu Szwajcarii brali w tym tak udział. Jest. No właśnie. Wykorzystanie nauki społecznościowej do poszukiwań rodzin pszczoły miodnej, które w naturalny sposób radzą sobie z inwazją roztocza Varroa destructor. Mhm. Czyli coś, co już nieraz omawialiśmy, tylko nie w kontekście nauki społecznościowej, ale projekt badawczy, tak mówiąc, meta, w kategorii meta nad z badaniem i znalezieniem rodzin dręczopornych, jest jednym z głównych projektów aktualnych nauki pszczelnictwa, tak Oczywiście. mogę powiedzieć. My znamy, jeśli wrócę troszkę do tej nauki społecznościowej, my to troszkę znamy z, z inicjatywy Kolos. Czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciwdziałającego Nadmiernym Stratom Rodzin Pszczelich, bo im więcej z nas wypełnia ankiety Kolos corocznie, tym bardziej przyczyniamy się do przeciwdziałania nadmiernym stratom rodzin pszczelich. Czyli jak rozumiem, Piotr, wypełni wypełniasz te ankiety. E do tego jeszcze przejdziemy na końcu, bo mam tu pewien wniosek z, z tego, o czym rozmawiamy. No dobrze, w każdym razie może powiedzmy, o co chodzi w tej nauce społecznościowej, chociaż ja też lubię określenie obywatelska. Hmm. Bo to. Narzuca trochę myślenie o tym w ten sposób, że zwykli, szari, tak zwani obywatele powinni się aktywizować i wtedy osiąga się lepsze rezultaty. Troszeczkę tak jak w polityce i demokracji. Ja pamiętam, jak też, jak, jak małym człowiekiem byłem i miałem świadomość, że większość komet, które przylatują w okolice Ziemi, jest wykrywana przez amatorów. Taki, taki to był czas, kiedy każdy mógł się zapisać i nazwać kometę swoim nazwiskiem lub kogoś bliskiego. Piotrze, nadal coś takiego jest. Otóż informuję Ci, że dzięki w dobie internetu to zostało rozwinięte do stron internetowych i aktualnie jest. Yy... Jest taki projekt, który, który, który amatorzy, pasjonaci astronomii mogą między innymi pomagać naukowcom w, od, w klasyfikowaniu nowo odkrytych galaktyk. I z tego, co wiem, to jest nieocenione, dlatego, że nawet sztuczna inteligencja tak zwana nie, nie jest tutaj troszeczkę intuicji ludzkiej do tego potrzebne i z tego, no, naukowcy choćby nie wiem, jak dobrzy, jak, jak będący specjalistami w danej sprawie, no nie byli, chodzi o czas i pieniądze, nie byliby tego w stanie poświęcić tego czasu i po prostu zatrudniają w cudzysłowie chętnych yy, ludzi, którzy za tak. satysfakcję współuczestniczenia, ewentualnie napisania gdzieś tego na dole, że pomagali w, w, w publikacji naukowej, po prostu to robią. Inne przykłady. Gra Foldit. Gra, to, tutaj ten projekt obywatelsko-społecznościowy został mm, skonstruowany w grze, gdzie uczestniczy konkurują między sobą, kto lepiej intuicyjnie mm, mm, Odgadnie po wzorze chemicznym e, jaką stru, jak, jak skomplikowane białko, jaką przyjmie strukturę w przestrzeni, wiesz? Mm -hmm. I, I ci, co jakby robią to coraz lepiej, przechodzą do następnych leweli, jak to się w grze nagrywa, nazywa, czyli etapów, i coraz bardziej trudne białka mm, odgadują, i w końcu nabierają takiej intuicji. Gdzie robią to dużo szybciej i okazuje, i są już badania na ten temat, mhm. gdzie na podstawie mistrzów tej gry po prostu opracowano nawet, opracowuje się nowe leki. No, Także no... świetny przykład, akurat nie słyszałem bardzo fajnie i ostatni, Od, w ten sposób za pomocą, k, k, za pomocą klasyfikowania dźwięków w internecie ka, ka, każdy może to, to zrobić po krótkim przeszkoleniu, tak samo jak są gromfoldy zachęcam, ostatni, ostatni pomysł, jaki sobie zanotowałem który jest w ten sposób jest dowodem na współpracę naukowców z obywatelami odgłosy Żab w ten sposób się bada. Te, jest też taki projekt. No i, no i teraz, co to ma wspólnego z psolarcem? Okazuje się, no. co ty powiedziałeś, że są tego typu projekty i właśnie, e, znaczy, właśnie, kilka lat temu e, opublikowano badanie, e, badanie e, z początku, e, można powiedzieć, dopiero takiego projektu związanym właśnie z wyszukiwaniem e, dziko radzących sobie, e, znaczy dziko bytujących, przymionych, czyli właśnie to, co przed chwilą omawialiśmy, e, co było w Galicji. Tak. tak. Z tym, że nie tylko dziko, bo to tutaj tak. e, e, robiła to grupa Survive właśnie z, e, ze Stowarzyszenia Kolos, więc to jest e, też nie. E, tak, ale to jest odpowiedzią. Od rzeczy, ale co zrobić? Bo powiedzieliśmy, omawiając poprzednie badanie, że można by to pociągnąć w Polsce. No To, najle, najle, to, to się świetnie nadaje do nauki obywatelskiej, bo to wymaga, to jest dosyć trudne, żeby znajdywać po prostu takie rodziny w nie terenie. Nie znajdziemy takich rodzin innymi metodami niż zdając się na, na ludzi. Którzy potrafią nawet rakietę w lesie znaleźć, więc tym bardziej yy, okay. yy, dzikie rodziny. Znaczy, wiesz, prawda? Teoretycznie można by ale... zatrudnić studentów, dać im po prostu, yy, żeby linią szli, tylko to wszystko kosztuje, prawda? No, oczywiście. A mhm. to jest najtańszy i najpewniejszy sposób. No ale tutaj. Yy... I pod pewnymi względami też taki pożyteczny, bo właśnie powoduje tą aktywizację obywatelską społeczeństwa. I satysfakcję. I tak. satysfakcję. No dobra, a przechodząc do kluczy, omówmy sobie y, tą naukę obywatelską, którą właśnie oni zrobili, ci naukowcy. Zrobili po prostu ankietę, bo tak jest najprościej y, otrzymywać jakieś informacje ze, ze społeczeństwa i dostali 305 raportów z 28 krajów, a w ankiecie były takie pytania, y, czy sam masz w pasiece rodziny, które żyją bez leczenia warozy. Albo czy znasz dziko żyjące? I pokażemy Wam strukturę tej ankiety. Ona była właśnie albo dla pszczelarzy, albo dla obserwatorów pszczół dzikich, albo też trzecia wersja dla takich, którzy i sami mają takie pszczoły i znają dzikie pszczoły na swoim terenie. I najwięcej zgłoszono tych rodzin chowanych w paciekach, bo aż 241. Tak, które, 305, które w jakiś sposób roku. musiały przeżywać bez leczenia. I tutaj podzielono to na cztery kategorie. Mniej niż 3 lata, od 3 do 5 lat, pomiędzy 5 a 10 i ponad 10 lat. Okay. I co ciekawe, wśród tych 241, 64 przypadki odnosiły się do rodzin żyjących na wolności i aż 22% rodzin, znaczy. Właściwie w tym wypadku raczej tylko. Tylko 22% rodzin przeżyło mniej niż 3 lata, ale ciekawostka, 15% ponad 10 lat, Piotrze. Oczywiście. To, to się znaczy, wydaje dość niesamowite. Mówisz, że tylko 22% rodzin przeżyło mniej niż 3 lata. Oczywiście nie jest powiedziane, że te rodziny nie będą żyły dalej, i no zwiększą to te procenty. Faktycznie, o tym nie pomyślałem. W grupach. Natomiast rzeczywiście 36% to jest od 3 do 5 lat, potem 26% od 5 do 10 lat i 15%, aż 15% żyje już ponad 10 lat faktycznie. Z tym, że oczywiście to nie jest tak, że oni tam wyznaczyli kryterium przy pasiekach, że to ma być co najmniej 5 rodzin. I uzupełnianie coroczne po spadłych rodzinach ma nie przekroczyć 50%, bo tylko wtedy uznaje się, że tak naprawdę rodziny przeżywają. Tak, i są w miarę stabilne. I są w miarę stabilne, jeżeli uzupełnimy brakujące mniej niż 50%. Jeszcze co zrobili? Wyznaczyli tak zwane standardy. Złoty, srebrny i brązowy. I do standardu złotego zakwalifikowali te pasieki, które mają ponad 30 rodzin i, które, i te rodziny funkcjonują od ponad 10 lat. Standard. No i do złotego paszek zostało zaliczonych 9. Okay. Do, do, do tej najwyższej puli, które można by uznać za stabilne populacje. Okay. To już widać, że jednak, no, jednak nie jest to dziwne, to nie jest większość No tak, nie jest to większość, ale to się zdarza. Tak. Jest jeszcze standard srebrny, czyli pasieki liczące mniej rodzin, ale nadal takie, które ponad 10 lat przeżyły. I jest standard brązowy, czyli znowu wracamy do ponad 30 rodzin, ale one przeżyły od 5 do 10 lat. Znaczy, co... przepraszam, chodzi mi teraz o tą liczbę 9, to było z populacji, które uznali za stabilne. 9 należy do złotego standardu. Czyli tak, tak to zrozumiałem. okej, okay, 25 do srebrnego i 10 do brązowego. Mhm. No i w zasadzie tu się kończy to badanie. Tak, ale jeszcze no, oni sami się poddali tutaj trochę samokrytyce. Stwierdzili, że to był dopiero taki eksperyment z tą nauką społecznościową i mm, mogli, y, gdyby drugi raz to robili, prawdopodobnie by bardziej ściśle stworzyli tą ankietę. Tak. Y, większość ludzi odpowiadała dość, podała, podawała dość enigmatyczną informację, jak napisali, w związku z tym no, trudno zrobić z tego było taką naprawdę porządną naukę, prawda? Natomiast no, nie, nie, nie spoczęli całkiem na laurach, bo y, stworzyli stronę Internetową biłoczką. Do której zapraszamy i podamy tutaj nawet yy, napis. Teraz, właśnie yy, Państwu tak, się pokazuje. Tak, się pokazuje, a poza tym będzie jeszcze w opisie filmu, yy, gdzie można dalej w tym, teren, w tym kierunku współpracować. A te pasieki z tych yy, standardów, złoty, srebrny i brązowy, przecież mogą posłużyć. Innym badaczom, już niekoniecznie w ramach nauk społecznościowych, ale do badania pszczół żyjących bez leczenia warozy można je wykorzystać, bo są już znalezione. Tak, tylko że jak wszedłem na tą stronę Hany Biwatch, to okazuje się, że ona jest, jeśli chodzi o mapkę, no to jest tak naprawdę martwa. I na przykład z Polski były tylko zgłoszone dwa do trzech przypadków, i z tego co wiem, przynajmniej dwa z nich przez, oso przez y osobę mi znaną, która jest jakby aktywistą w tym temacie, więc. Tu, to jest, ale dlaczego? Dlatego, że no, ta nauka społecznościowa w pszczelarstwie wbrew pozorom dopiero raczkuje. I z różnych przyczyn to wynika, ale może także to wynikać z braku zaufania pszczelarzy, tak zwanych praktyków, do naukowców. Ja Insta... do końca nie wiem, może tak, ale ja w ogóle nie. Ja w ogóle tu optymistą nie jestem, ale ja jestem, opt... jestem trochę pesymistą z innego punktu Dru... widzenia. Ale drugi powód jeszcze daje. to był okay. pierwszy, który, który niejako odnosi się do przelaża, drugi do naukowców, którzy yy, dlatego, że nie zauważyłem, yy, skoro ten projekt obejmował również Polskę. Yy, zresztą ono obejmuje cały świat. I w, tak. docelowo ma obejmować w ogóle wszystkie gatunki i rodzaju Apis, Hany Bewatch. Nie zauważyłem, żeby w jakimkolwiek polskim czasopiśmie e, popularyzującym szczelarstwo i znanym na rynku, ale wcześniej e, niż ja, wyciągnąłem ten artykuł na wierzch, e, i opisałem go kiedyś tam w szczelarstwie, a właśnie, i też w, i też w organizacjach e, m, naukowych, typu na przykład m, Instytut w Puławach i inne ośrodki, w, czy to w Poznaniu. Nie zauważyłem, żeby to promowali, a wystarczyło po prostu do wszystkich kół, na przykład pszczelarskich, wysłać informację o tej ankiecie i być może już choćby nawet 2% pszczelarzy no tak. zostałoby zachęconych w ten sposób, więc jeżeli nie rozpowszechni się to, oni tutaj zresztą podają, że to było tylko w języku angielskim i, i, i troszeczkę tutaj polegli w rodzimych językach. Masz rację. Pokaż może tę mapkę, która jest wynikiem tego, jak o właśnie jak to wygląda i jak to wygląda na świecie? I jest mnóstwo krajów, z których nie ma żadnych wyników. Z Polski jest jakiś, jednak mimo wszystko jakiś odzew, ale mnóstwo krajów, które. No, to badanie jest dość ograniczone. To nie, to być może było za mało pieniędzy, być może za mało czasu, być może za mało zaangażowania z poszczególnych krajów. I to jest trochę przy... przyczyna, to jest trochę przykre, ale to jest trochę przyczyna, dla których ja nie, nie widzę na razie jeszcze yy, takiego dużego pola dla tej nauki obywatelskiej, bo wiem, że yy, podstawowa inicjatywa Kolos też napotyka na pewne problemy. Ja... Przyznaję się, bo pytałeś mnie, przyznaję się, że wypełniam te ankiety, ale zdarzają mi się takie lata, że nie wypełniam, bo... To wypełniasz, czy nie wypełniasz? To sobie zapomnę. Z, yy, wpisujesz się yy, w to, o, co opisywali negatywnie ci naukowcy, czyli odpowiadasz enigmatycznie. <noise> proszę o konkretną odpowiedź. Proszę. Konkretna odpowiedź jest taka, że, że kiedy dostanę tę ankietę i akurat teraz mam chwilę czasu i ją wypełnię i wyślę, to w tym roku mam wypełnioną. A jeżeli w przyszłym roku jestem czymś zajęty, przyszedł mail albo gdzie indziej widziałem powiadomienie, że ona już jest, i trzeba by ją wypełnić. Ale jestem poza komputerem, potem zapomnę i i zdarza się taki rok, że nie wypełnia. Wiem od naukowczyni, która opiekuje się tym projektem, że nie podam teraz dokładnej liczby, ale to jest kilka procent osób, które, na, na wszystkich pszczelarzy w Polsce, którzy do, ją wypełniają. Jak t, to świadczy o tym? Koledzy pszczelarze, nie bądźcie tacy, jak <grym> <je>. Wypełniajcie. <grym> ale właśnie tutaj przechodzimy do kolejnego badania. Często podaje się jako z przykład z Ameryki świetnej nauki obywatelskiej, jak... Czyli współpracy takiego znanego, zawodowego pszczelarza z Kalifornii, który ma kilka tysięcy rodzin pszczeli, który wy, wywodzi, wywozi na migdałowce i e, e, jako amator e, zapalił się do z, z własnego badania e, i selekcjonowania pszczół nadręcza pszczelego. I Randy Oliver, nie wiem czy mówi ci to... Się... Lecimy do Ameryki. Tak, ale nie wiem czy, czy mówi ci to <laughs> na wisko. Tak. Zaspoileruję, że okazuje się, że to jest tak naprawdę para nauka, a nie nauka. Zaraz zobaczymy. Został nam trzeci odcinek, trzeci artykuł do omówienia pod tytułem Brak dowodów stosowania mieszaniny, gliceryny i kwasu szczafowego za pomocą paska. W celu zwalczania dręcza przylego nie, ma na ten, nie znaleziono do tej pory potwierdzeń w nauce i właśnie opublikowano świeże z grudnia 2023 roku badanie naukowców amerykańskich którzy przyjrzeli się i po sami tym paskom promowanym właśnie przez pszczelarzy i... Sprostujmy, sprostujmy że to oni to zrobili nie na paskach, tylko na, na ręcznikach. ręcznikach papierowych. Tak, bo teraz sobie zobaczcie zresztą, nie ukrywajmy, że tutaj, bo zresztą samo to nazwisko pada w tym artykule, chodzi o Rendego Olivera, który wypromował tą metodę, sam ją zresztą opracował, żeby była tania. Chodzi o to, że nanosi się tą mieszaninę w gorącej cieczy glicerolu, czy tam gliceryny i kwasu szczawiowego. Na taki ręcznik kuchenny, coś w tym stylu, taki wzmocniony Oni chodzi to o. to nazywają ręcznikiem sklepowym, ale chodzi o wzmocniony ręcznik, nie taki, który się rozpada od razu, tylko jest nieco trwalszy. Bo chodzi o te, te, teoretycznie, te, teoretycznie rzekomo w tej metodzie chodzi o to, że dział, skuteczność działania ma być powodowana przez to, że pszczoły tu długo zgryzają i ten kwas szczawiowy się do środowiska ula, uwalnia długo i dręcznie przeżyli ma z nim kontakt dłużej niż tylko jednorazowe odparowanie no i teraz yy, dlaczego mówię że komu dlatego że to mm, nie ukrywajmy że chodzi o właśnie metodę o człowieka który się nazywa Randy Oliver tutaj zresztą pokażemy teraz zdjęcia jak, jak wygląda ta aplikacja to co on wymyślił i on no, pu pu publikuje te materiały, na, te, te badania na swojej stronie internetowej i w czasopiśmie American Big Journal. To jest znane czasopismo, zresztą często je popularyzuje też w, w Polsce, znane czasopismo pszczelarskie. Jednak pod względem naukowym naukowcy sugerują, Ci przynajmniej ci w tym artykule, że ono jest zaliczane do tak zwanej szalej, szalej literatury. To są czasopisma, które... Wyglądają jak naukowe, ale, albo popularne naukowe, ale de facto nie ma w nich recenzji naukowych z prawdziwego zdarzenia. Nie ma anonimowych, niezależnych recenzentów, którzy oceniają badania i te artykuły do publikacji. W związku z tym, na przykład, te badania nie moglibyśmy według naszych zasad, jakie sobie tutaj przyjęliśmy, omówić. Tak. Te, jeżeli te recenzje się pojawiają, to mają pewne wady. Nie są anonimowe, więc. Dostęp do, do danych dodatkowych. Dostęp do danych. Na co jest oni istotny, zwracają? Bo uwagę. w tych badaniach, które omawiamy, zwykle można poprosić o dane, jeśli one w ogóle nie są umieszczone na jakimś bezpłatnym serwerze. W tym wypadku są. W, w, na takim portalu, który, w, w, znaczy nie, na, są na githubie nawet w, wszystkie dane, na których jeszcze raz można by sobie zrobić statystykę. Tak, na, natomiast mówimy o badaniu, które omawiamy, o tak. badaniu skuteczności metody Rendiego-Oliva. Tak, i to dane z tego badania są umieszczone w takim, w takim standardzie, który wypracowała Unia Europejska, Zenodo to się nazywa. Upubliczniania jeszcze danych przed publikacją tego artykułu, żeby nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Mhm. Także wszystko tu jest na tacy podane. No właśnie. A oni na początku mieli pomysł, żeby zrobić metaanalizę tych wszystkich badań, właśnie które ukazywały się w, Ameri w American Bi Journal, bo później doszło też do tego, że właśnie. Że Randy Oliver, zresztą co, co tutaj chwalą oni, jak najbardziej zaczął współpracować z innymi pszczelarzami i zgromadził wokół siebie taką grupę, którą razem to testują, i de facto oni mu nawet, sponsor, nawet sami sobie sponsorują te badania, wpłacają mu do na, dotacje. Mhm. Także zrobił coś takiego, jak właśnie czy to jest nauka? No, zrobił coś takiego jak nauka obywatelska, tylko że nie do końca, bo nie, nie publikuje tego naukowo. I oni chcą chcąc zrobić, chcąc zrobić norma najnormalniejszą rzecz na świecie nauki, czyli metaanalizę tych badań. Nie mogli, czy, nie mogli po prostu na przykład mieć dostępu do jego danych, do mhm. jego badań. No czyli czyli musi, zaniechali tak ten naprawdę, Tak naprawdę jedyne, co mogli zrobić, to spróbować poświadczyć, spróbować zduplikować te badania po swojemu i pokazać, i, i, i sprawdzić, czy to działa, czy nie. No I, i to zrobili. I zrobili to dosyć wiernie. Wykorzystali 129 rodzin pszczelich, zrobili to we współpracy z pszczelarzem zawodowym. Podzielili na, rodziny, cztery, na grupy. cztery grupy. I tutaj przyjrzymy się tym grupom, bo to jest dosyć ważny tak, podział. 24 to były, to były rodziny kontrolne, które, które w żaden sposób nie były zaangażowane w badanie. Po prostu stały sobie obok. Tak. 28 dostały. Placebo, czyli dostały te ręczniki papierowe nasączone, ale Na ce... bez zawartości kwasu szczawiowego. Czyli samą gliceryną. Samą gliceryną z wodą, bo tam jeszcze woda jest używana do rozcieńczania kwasu, więc wszystko zostało użyte poza kwasem szczawiowym. No i 38 i 39 rodzin dostało ręczniki z kwasem szczawiowym albo ze średnim stężeniem, albo z wysokim stężeniem. I od razu powiem ile. I to jest oczywiście wzorowane na jednej z metod Randy Olivera najprawdopodobniej. Nie mam powodu, żeby nie wierzyć tutaj tym naukowcom, czyli 18 gramów na, jed, na jeden ręcznik, a to było wysokie stężenie, a niskie to 12 gramów. Mhm. I 4 tygodnie, na cztery tygodnie te wszystkie tak. pasieki zostały Rę zostawione. Ręczniki przygotowano wcześniej, doprowadzono do ich odparowania, żeby nadmiar cieczy odparował. Wszystko przygotowano według właściwych zasad. Tak, i, i też sprawdzono tutaj to, bo też Randy Oliver, bo on jest kalifornijskim przelarzem, i on to robi w przerwie pomiędzy pożytkami, bo jego głównym pożytkiem są chyba jednak migdałowce. I on to no robi. To Trudno to mówić o pożytku, bo migdałowce to chyba tylko kwestia zapylania. No tak, no dobrze, to w takim razie usługa zapylania. W każdym tak. razie tam przyjeżdżają, w każdym razie no, robi to w przerwie pomiędzy jednym, powiedzmy w takim razie, usługą a pożytkiem. Wtedy dokonuje tego leczenia i tutaj też z tym przelazem komercyjnym współpracując, zrobiono to wtedy. Kiedy zwiózł pszczoły, prawda, po, 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 też, jest, y, też to były y, ule, że tak powiem, wędrowne. Czyli dokładnie mniej więcej, no tak jak... Tak, podobna re... sytuacja. One były w kilku pasiekach. Pasieki były oddalone o, o, ile, o ileś tam mil jedna od drugiej, kilka. A y, z kolei odległości między ulami też były standardowe. Więc w tym badaniu zastosowano normalną procedurę pasieczną i tak yy. i też odbyło się to w południowo-zachodniej Ameryce. Czyli dokładnie mniej więcej w tym rejonie, gdzie właśnie ów autor tych pasków czy tam pomysłodawca tych pasków realizuje swoje eksperymenty. No i teraz najważniejsza rzecz z tego badania. Po tych czterech tygodniach okazało się, że nie ma różnic statystycznie istotnej różnicy dwoma metodami statystycznymi naukowcy to opracowali te wyniki pomiędzy wszystkimi grupami yy, rodzin. Na, 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 owszem, można zauważyć, zobaczcie sobie, tak naprawdę tutaj jest. To roz, jest grupa kontrolna. Tak, tu jest roztrzał, czyli te kropeczki, jak to było różnie. Tu jest powiedzmy. Tu jest pewien przyrost roztoczy tak, w ciągu tych czterech. Przyrost roztoczy. Natomiast to, co nas interesuje, czyli mediana, to jest tutaj gdzie się wcina to, że tak mhm. powiem, ten e, prostokąt. I zobaczcie sobie, że owszem, no, można by powiedzieć, że minimalnie ta grupa. Kontrolna miała więcej, powiedzmy, niż ta grupa, która dostała high dose, czyli wysoką dawkę kwasu szczawiowego, no ale tak. naprawdę to są zupełnie nieistotne różnice. Nie można powiedzieć, że kwas szczawiowy długo oddawany do środowiska ula za pomocą tego ręcznika działa po prostu, że jest skuteczny, że jest sens jego stosowania. Yy, no, tylko tyle, że. Oni zbadali tylko tę jedną metodę przy pomocy ręczników. Tak, i ja o tym I mówię. I jeszcze tak, może oczywiście. dodajmy, że oni mówią po prostu, że prze... mówimy tak. U nas w Ameryce, w naszym klimacie południowo-zachodniej Ameryki, robiąc tak jak naśladując eksperymenty promotora tej metody, ale pod rygorem nauki. Od, z artykułem o otwartym dostępie, z otwartym, tak. otwartym dostępie, Nie Oni znaleźliśmy mówią, dowodów, tak, żeby on... to działało. Wszystko na ten temat. Oni mówią, że nie potwierdzają. Oczywiście nie mogą potwierdzić według tych badań, które zrobili. Tu jeszcze jedną ciekawą cechę widać na tym wykresie, który pokazałeś, że. Ta próba zerowa, kiedy rodziny dostały paski, ale bez kwasu szczawiowego, wykazało też mniejszy przyrost roztocza niż, niż w próbie kontrolnej. Tak, i co to by mogło sugerować? Moją pierwszą hipotezą jest to, że samo podanie ręcznika, jego zgryzanie jakoś działa na pszczoły. Ale to są wszystko minimalne. W kwestii oczyszczania, tak? Tak. A, żeby było jasne, żeby było jasne, porażenie dręczem zbadano przed i po eksperymencie przy pomocy standardowej próby alkoholowej. Więc... Czyli to jest też metoda Randy Olivera, bo powiedzmy na czym polega metoda. Tutaj sobie zobaczcie teraz filmik, jak on to robi. No to jest metoda, on tylko zresztą, na czym polega lega selekcja? Że on ymm, stosuje, bada, bada tylko porażenie dręcza tą jedną metodą, czyli po prostu tak zwaną płukanką alkoholową. Musi zabić około 300 pszczół I tutaj sobie zobaczę, jak właśnie to robi. Skonstruował nawet sobie takie pomoce, które samemu mieszają i później, jeżeli tam przyjął pewne kryterium, jeżeli pszczoły mają więcej lub mniej tego dręcza pszczelego, no to wchodzą do grupy z leczeniem lub nie. jeżeli wchodzą do grupy z leczeniem, no to na przykład dostają ten kwas szczawiowy. I teraz, no, jeżeli okazuje się, że jak na razie nie ma żadnych potwierdzeń naukowych, a to, co jest, to wskazuje, że nie działa, no to trudno, to to może podważać, prawda, no, całą jego pracę w tym zakresie. Ale naukowcy jeszcze tutaj mm, inny wniosek wyciągają, że pod, nie tylko... Yy, nie chodzi o to, żeby krytykować tego ilebnego autora. Chodzi o to, żeby nie utożsamiać tak szarej literatury, która może przypomina nieco naukową, ale de facto nie jest, nie jest czasopismem, który poddaje się rygorowi metodologii naukowej, publikacjom naukowym, mhm. żeby nie mylić tego. I żeby wykorzystać ten potencjał niesamowity, jaki ma Randy Oliver i jego, jemu podobni, którzy z własnej chęci hobbystycznie podejmują się tego typu wysiłku, wykorzystać ten potencjał pszczelarzy do chęci uczestnictwa w praktycznych eksperymentach, które przydadzą się samym nim, do robienia prawdziwej nauki obywatelskiej i społecznościowej. Okej. Okay. Tylko Oni poddają się mamy... samokrytyce, uh -huh. stwierdzają, przepraszam, że ci słowo, stwierdzają, ponieśliśmy na tym polu porażkę. Uh -huh. Tylko tu mamy jeszcze taką sytuację, że yy, taka aplikacja kwasu szczawiowego jest yy, tak samo w Polsce, jak i w Ameryce yy, niezgodna z prawem. Tak, Bo... dlatego, ale naukowcy, jeżeli robią eksperyment, mogą, mogą, e, mogą prosić o pozwolenie tak, tak. na stosowania czegoś, co jeszcze nie mogą co nie może stosować. To jest no najnormalniejsza rzecz na świecie. Przy przy ale przy właśnie o to mi chodzi, Przy czy, procedurze. Prawda? O, o to mi chodzi. Czy to, czy to nie jest tak, że, że to prawo, które mamy, jest nieco zbyt rygorystyczne, nieco zbyt restrykcyjne? Bo y, owszem, możemy powiedzieć, że że naukowcy wystarają się o pozwolenie wykonania takich badań, wykonają, wykonają je, a jeżeli ktoś inny będzie próbował coś takiego zrobić, no to za stosowanie środków niedozwolonych dostanie do dwóch lat pozbawienia wolności. Znaczy najczęściej dają kary, znaczy przynajmniej w Polsce, no z tak tego są. co się dowiedziałem, kary grzywny i albo ewentualnie zawiasy. Ale właśnie, wszedłem na stronę rządową, gdzie nawet... Ym stwierdza się w ostatnich latach, że ten proceder rośnie ogólnie mhm. i być może te kary są zbyt łagodne, bo nie odstraszają. Natomiast, czy powinno być? Wiesz, to może nie jest do mnie pytanie, tylko do prawników, jeżeli, albo do legislatorów, jeżeli postuluje zmianę prawa, to okej. Okay. Stan faktyczny aktualnie jest taki, przynajmniej w Polsce, że de facto jest, pas, używanie takiego kwasu jest sfałszowanym yy, mhm. lekiem weterynaryjnym. Dlatego, że prawo mówi wprost, że jeżeli jakaś. Mogę Ci tutaj nawet przytoczyć. Weteryn, do, de, definicja wet, weterynaryjnego produktu leczniczego, który powinien być zarejestrowany właśnie jak każdy lek, oznacza każdą substancję lub połączenie substancji, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków. Przedstawia się jako posiadające właściwości leczące choroby u zwierząt lub zapobiegające im. Mhm. Można jeszcze dodatkowo dołożyć, że jest to substancja biobójcza, która może być w pewnej, na pewnej liście, która mhm. jest obwarowana do, dodatkowymi przepisami. Ale mówimy, jak tu, mówi, i... mówimy tu o handlu tymi Tak, produkcami. tak. Może być, to, może być to handel na przykład yy, preparatem yy, bez recepty, tak zwanym OTC, ale nadal to musi, by musi być, bo mamy dwa wyjścia. Albo jest to środek lecz, albo jest to lek i może być ewentualnie sfałszowany, albo jest to tak, suplement, bo nie, nie tak zwany suplement, czym jest tak zwany suplement? uzupełniającą paszą dla zwierząt. Czy według ciebie kwas e, zwalczający dręcza przelego jest uzupełniającą paszą dla zwierząt? Nie, nie jest. <noise> według no. mnie nie jest. <noise> no to <noise> mamy sprawę jasną. Natomiast, Natomiast czy mamy, tak jeszcze, mamy jeszcze, no jeszcze wiesz co, jedno... Piotr, jeżeli tak. używamy pewne leki, to jeżeli używamy je masowo, no to chyba one mają sens, jeżeli wiemy, czy one są skuteczne. Nie uważasz? Tak, uważam. A jaką e... metodą się dowiadujemy w XXI wieku, czy są skuteczne? No, metodą eksperymentów i, 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 i sprawdzenia. Ale tak? naukowo, naukowo oczywiście, że mhm. naukowe eksperymenty. Wszystko na ten temat. Być może jest tak, że Randy Olivier się myli i że te ręczniki jego w ogóle nie działają, a być może jest tak, że Yy, można yy, znaleźć inne zastosowanie, bo wiemy, że kwas szczawiowy tak czy inaczej jest skuteczny w walce z warozą. Więc... Tak, tutaj chodzi tylko o ręczniki. Tak, tutaj chodzi tylko o ręczniki. Natomiast a można już robić. Kilka razy użyłeś określenia padki, bo można robić podejrzenie. funkcjonować jednak w inny sposób, yy, jeżeli yy... są yy, aplikowane do wnętrza gniazda. Okej, okay, natomiast yy, samo to badanie powoduje. Ja bym że... to badał. <laughs> samo, ale ja nie. Tak, natomiast samo to badanie, które yy, nie potwierdziło, że ręcznik jest skuteczny, każe mi wątpić w skuteczność pasku, dlatego że jest to jednak bardzo yy, podobna metoda. Nie mówię, że nie, oczekuję na świadectwa naukowe, czyli tak zwane evidence po angielsku. No tutaj to się chyba zgodzimy, bo nie, nie chodzi o to, żeby robić coś na własną rękę i. I szukać na własną rękę tak. odkryć, możemy w, uczestniczyć w badaniach na zasadzie właśnie nauki obywatelskiej. Tak jest. I właśnie to postulują tutaj, ci naukowcy, tak, że jeżeli jest. pszczelarze chcą znaleźć jakiś inny produkt w tani, który będzie działał, to współpracujmy razem i testujmy to. Być może, właśnie testujmy te paski. Natomiast ja też nie jestem przeciwnikiem tych pasków wręcz odwrotnie. Jeżeli to okaże się, że działa i dodatkowo nie na przykład nie powoduje to oporności dręcza przelego, to jasne, natomiast no na pewno na pewno ja z kolei nie, nie powiem, że, że to wszystko jest nieprawda, i paski działają, bo te, te, do tego też nie, się nie posunę przecież. Na razie dla Państwa omówiliśmy artykuł, który y, sprawdził jedną z metod popularnych, y, rozpopularyzowanych przez Randy Olivera, mających dużo popleczników w różnych krajach, w tym w Polsce, i okazało się, że niestety nie potwierdzili, że to działa. Dlaczego mówię, że to jest popularne w Polsce? Bo mogę bez problemu, wpisując w wyszukiwarce internetowej, znaleźć czasopismo, jedno z głównych trzech polskich czasopism popularnych w Polsce, tak. które udostępnia artykuł, gdzie jest nawet yy, przepis podawany na de facto sfałszowany lek weterynaryjny. Te przepisy są ogólnie dostępne. Mm -hmm. A co, z... so, co sądzisz yy, o na przykład forach internetowych? Czy powinny być omawiane tego typu preparaty przed ich yy, sprawdzeniem? Mm. No... Yy, yy. Trochę mi ćwieka zabiłeś w tym momencie, bo właściwie nie wiem, co, nie wiem do końca, co powiedzieć. Możesz pomysłów, nic nie, mówić. nie mogę, coś jeszcze, mogę coś jeszcze powiedzieć. Z pomysłów, które pojawiają się na forach internetowych, mogą się zrodzić bardzo fajne idee. I nie mam co do tego. Nie mam, nie mam z tym jakichś wielkich problemów. Natomiast jakoś mam świadomość, że te pomysły bez badań naukowych i bez określenia, że one mają zastosowanie no to nie jest urządzenie mechaniczne, które można sprawdzić działa, działa, podnosi, ramkę podnosi więc jest dobrze. Tu jest ingerowanie w organizm biologiczny. To jest jednak trochę bardziej skomplikowana rzecz i żaden jeden pszczelarz nie jest w stanie tego tematu skutecznie poprowadzić. Poza tym tutaj trzeba udowodnić, że to ma, działa istotnie statystycznie. To Oczywiście. nie chodzi tylko o to, że będzie się mniej lub bardziej wsypał dręcz. To jest bardziej skomplikowane. Wchodzimy w coś takiego jak Evidence Based Medicine i Evidence Based Veterinary Medicine de facto, mhm. czyli nauka weterynaryjna oparta na faktach. Jeszcze raz, przedstawiliśmy wam badanie, które. Nie potwierdziło tego, że ręczniki papierowe według jednej z metod proponowanej przez Randy Olivera działają w Ameryce Południowo. Zachodniej. I tylko tyle. I tylko tyle. Natomiast postuluje się, żeby ten potencjał do nauki obywatelskiej wykorzystać w prawdziwej nauce, która będzie opublikowana zgodnie z zasadami peer review, czyli będzie same eksperymenty, jak i publikacja będzie poddana niezależnej recenzji. A Was zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć.